No więc zagrałem w Doom Eternal. Przyznam szczerze, że czekałem na tę grę z niecierpliwością. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak świetną grą okazał się być Doom z 2016 roku, który przy natłoku gier, filmów, w których to zbyt często skupiano się na zawiłościach fabularnych, zapominając o tym, że gry, przynajmniej od czasu do czasu, powinny po prostu bawić. Zresztą ta recenzja sprzed 3 lat jest taką moją perełką, która nabiła 15 tysięcy wyświetleń, głównie dzięki udostępnieniu Moskita GP, taki święty graal mojego małego, prywatnego kanału. I teraz w 2020 roku mogłem wreszcie ograć kontynuację Doom Eternal. Niby większy, niby dynamiczniejszy, niby bardziej rozbudowany. Czy twórcy dostarczyli to, co obiecywali, czy też może zwolnili, zgubili się gdzieś po drodze? Powtórzę to, co powiedziałem 3 lata temu, żeby podkreślić to, co chcę powiedzieć dzisiaj. Gry to zdecydowanie najlepsze medium do przekazywania treści. W filmach czy książkach jesteśmy jedynie widzami tego, co się dzieje. W grach jesteśmy w centrum akcji. I gdy połączymy grę ze świetną fabułą i ciekawymi postaciami, zaoferuje nam to doznania, jakich nigdy nie będą w stanie zaoferować nam inne media. Ale czasami chce się od tego po prostu odciąć. Czasami nie chcemy myśleć nad wyborami, nie chcemy ratować kosmosu kierując wielką flotą, nie chcemy zastanawiać się nad kolejnymi krokami. Chcemy odpalić grę, zanurzyć się w niej na dłuższą czy krótszą chwilę i wyłączyć myślenie. Czasami chcemy, by gry były grami. Były czystą rozrywką, wcale nie wymagając od nas zaangażowania innego poza szybkim refleksem, celnym okiem i zwinnym palcem. I dziękujmy opatrzności za id Software, który nam to daje. Bo gdyby opisać Doom Eternal w 3 zdaniach, to brzmiałyby one mniej więcej tak. Doom to taka jazda bez trzymanki na jednokołowcu na brzegu przepaści ze związanymi oczami podczas wichury będąc na speedzie. Istny balet śmierci, polonez rzezi, foxtrot demolki i rumba wypruwania flaków. Wszystko naraz skomponowane w jeden wielki miks metalu, krwi i adrenaliny. No, po prostu... Babciu! To jest zajebiste! Id Software nie zapomniało, jak się tworzy doskonałe strzelanki, nie zgubili poczucia rytmu starych FPS-ów, znów przypomnieli nam, jak wielką frajdę potrafi sprawiać znajdowanie sekretów i sprawili, że odbija nam się komunijna oranżada. Ale rozgrywka wcale nie jest taka bezmyślna. Doom będzie wymagał od nas skupienia, celnego oka i szybkich decyzji. I teraz ci, którzy mają lepszą pamięć, przypomną sobie, co mówiłem raptem z minutę temu, że przecież chwaliłem Dooma za to, że można w nim od tego odpocząć. To prawda, ale tutaj mówimy o innych decyzjach i innym poziomie skupienia. Można powiedzieć, że Doom Eternal odpala w nas prymitywne instynkty, które działają same, a my, niemalże podświadomie, suniemy po arenach wypełnionych wrogami, szuflujemy broniami, wykonujemy egzekucje, używamy piły czy granatów w odpowiednim momencie, wszystko to bowiem ma swoje znaczenie, nie myśląc tak naprawdę, dlaczego to robimy. A przed chwilą powiedziałem, że wszystko to ma swoje znaczenie, bo w grze nie tylko strzelamy. Teraz używamy na przykład granatów czy miotacza ognia, co sprawia, że z boku Doom Slayer zaczyna coraz bardziej przypominać Predatora. Do rękawicy doczepione ma ostrze, które skutecznie zwiększa różnorodność wykonywanych egzekucji, chociaż to zmiana raczej stricte kosmetyczna. Do tego dochodzą słabe punkty, a to wszystko, powtarzam, ma swoje znaczenie w grze. Oczywiście każdego demona po odpowiedniej dawce ołowiu, plazmy czy rakiet da się zabić, ale nie jest to zbyt ekonomiczne. Większość naszych przeciwników ma słabości, które warto eksploatować. Na przykład kakodemon, czyli ta latająca kula. Może przyjąć na klatę dużo strzałów, zanim zmięknie, ale wystarczy rzucić w niego granatem i możemy gościa od razu dobijać, bo będzie ogłuszony. Słabym punktem Arachnotrona jest jego oddziałko. Wystarczy je zestrzelić i potwór tak naprawdę zmienia się w kupę mięcha. Ale aby to zrobić, dobrze jest użyć snajperki albo pocisków eksplodujących z shotguna. Rycerza spowolnisz, strzelając w niego karabinem szturmowym, demona odstrzelisz, celując w jego ogon, Doom Hunter padnie łatwo, gdy zniszczysz jego podstawę
Mankubus jest praktycznie bezbronny po zestrzeleniu działu na jego rękach, a to tylko przykłady. Dalej, korzystanie z piły łańcuchowej sprawia, że zabity przeciwnik wysypuje nam stos amunicji. Zabicie poprzez egzekucję sprawia, że odzyskujemy nieco zdrowia. Podpalenie wrogów z kolei sprawia, że sypie się z nich pancerz, który możemy podnieść. Granat ładuje nam z kolei możliwość klepnięcia wrogom potężnego karczycha. Teraz, pamiętając o wszystkim powyższym, dodajmy do tego fakt, że życie wbrew pozorom jest bardzo kruche i można łatwo paść tutaj w kilka sekund, a amunicji jest jak na lekarstwo i zaczyna kształtować nam się obraz krwawych szachów, które są rozgrywane na naszym ekranie. Grając w Doom Eternal podejmujemy masę decyzji w ułamkach sekundy. Rozgrywka nakazuje nam szuflować brońmi i wybierać słabsze cele, by się regenerować cały czas. Zaczyna się walka. Pierwsze co robimy to snajperski odstrzał działek Mankubusa czy Arachnotrona, żeby nic z daleka nas nie biło. Zmiana broni na dwururkę i użycie łańcucha, żeby szybko dostać się do grupy słabszych demonów, przy okazji traktując je miotaczem ognia, by uzbierać nieco pancerza, a ostatnich kilku z tej grupki dobijamy egzekucją, by nadrobić nieco życia i dla paru klatek nieśmiertelności dla odpoczynku. Gdy kończy się animacja, od razu robimy ślizg, unikając obrażeń i w pobliskiego kakodemona rzucamy granatem. Zmieniamy broń z dwururki na zwykłą strzelbę i strzałem alternatywnym wysyłamy drugi granat do drugiego kakodemona, obu dobijając dla bezpieczeństwa egzekucją. Ślizg, unik, zmieniamy granat na zamrażających i rzucamy go w grupę mniejszych demonów, by się przez chwilę nimi nie przejmować. Zmieniamy broń na wyrzutnię rakiet i namierzamy nacierającego na nas piekielnego rycerza, wysyłając trzy rakiety w jego kierunku. To powinno wystarczyć. Przeskakujemy nad szarżującym na nas demonem, zmieniamy broń na dwururkę, strzelamy mu w ogon, powalając go praktycznie jednym strzałem. Szybko zabijamy mniejszego demona piłą łańcuchową, żeby odzyskać nieco amunicji. Zmieniamy granaty na normalne, wybuchowe i zabijamy zamrożonych wrogów, odnawiając sobie tym samym potężny cios. Podbiegamy do Cybermankubusa, by potężnym uderzeniem zbić z niego pancerz, dobijamy go egzekucją i wyciągamy balistę, by zmierzyć się z Marauderem. A w powyższym opisałem wam jakieś 8 sekund rozgrywki. Wrażenia z pojedynków są po prostu niesamowite. Nie wiem jak id Software to zrobili, ale adrenalina wylewa nam się uszami, gdy tylko zaczyna się akcja. Autentycznie nieraz łapałem się na tym, że jestem cały nabuzowany, walcząc z piekielnymi hordami, robiąc miny, jakbym sam wyrywał im kręgosłupy i nieraz czując autentyczną dumę z dobrze rozegranej walki. Na pewno niemały udział w tym ma muzyka. Mick Gordon to geniusz. Mówiłem o tym nieraz w gamingowym przeglądzie tygodnia, mówiłem też o tym w poprzedniej recenzji. To, co robił on z muzyką, przechodzi ludzkie pojęcie. I chłopak ma wizję całości. Tego nie można mu odmówić. Jego muzyka, która odpalona bez gry, na przykład na YouTubie podczas, nie wiem, gotowania ogórkowej na obiad, brzmi jak psychodeliczna kakofonia wydawana przez trendowatego podczas ataku ślepiej kiszki przy akompaniamencie betoniarki i dwulatka z cymbałkami. Ale gdy połączy się ją z tym, co dzieje się na ekranie, to po prostu dzieje się coś niezwykłego. Coś, co sprawia, że nawet w Gandim obudziłaby się krwiożercza bestia chcąca mordować demony. Nie jestem w stanie tego opisać ani pokazać na gameplayu. To zwyczajnie trzeba poczuć samemu. No, ale nie tylko walką wszak Doom Slayer żyje. Zarówno w trakcie rozwałek, jak i poza nimi warto się rozglądać, bo gra oferuje nam całe multum znajdziek. I mówię wam, od groma tego jest. Co najmniej kilkanaście ukrytych znajdziek na każdym etapie, a to może być wszystko. Od dodatkowych pancerzy czy apteczek i amunicję, poprzez runy, klejnoty, symbole i ukryte potyczki, aż do przedmiotów kolekcjonerskich. Id Software znów sprawił, że człowiek chce zaglądać w każdy kąt. Co prawda można tęsknić za ukrytymi oryginalnymi poziomami Dooma z 2016 roku, ale przecież nie można mieć wszystkiego. Kurczę, gram na platformie Bethesdy, nie ma tam żadnych achievementów, a ja i tak szukałem tych sekretów jako pętany, po prostu dla własnej satysfakcji i to pokazuje, jak dla mnie, geniusz id Software. Bo powiedzmy sobie szczerze, ile gier naprawdę byście wymaksowali, gdyby nie było achievementów? Gdyby nie było pucharków na Playu, gdyby nie było punktów na X-klocku, gdyby nie było ich na Steamie, żeby się chwalić znajomym. Wiecie, tylko dla siebie.
No właśnie, niewiele. A Doom Eternal ma w sobie coś, co sprawia, że sami chcemy go wymaksować. Sami chcemy przed sobą udowodnić, że nie damy się przechytrzyć, że znajdziemy te cholerne ukryte przejście. Przypomina mi się dzieciństwo i czasy Dooma, Wolfensteina, Quake'a czy Unreal'a, gdzie tak naprawdę strzelało się w każde światełko, bo być może to był ukryty przycisk. Super. Wracając jeszcze do znajdziek, no właśnie, tutaj też troszkę tego jest. Zaczynając od rzeczy wpływających na rozgrywkę, to pierwsze wrażenie odpalając Doom Eternal może być takie, jakbyśmy odpalali jakiegoś RPGa. Tu runy, tam jakieś ulepszenia stroju, gdzie indziej jakieś klejnoty, a jeszcze gdzie indziej ulepszenia broni. No, troszkę tego jest. Zaczynając od podstaw, to co znamy, to ulepszenia broni. Pokonując kolejne zastępy wrogów, czy przechodząc ukryte potyczki, zdobywamy punkty broni, za które możemy kupić ulepszenia. Aby jednak uzyskać dostęp do ulepszeń, musimy najpierw znaleźć drony, które je oferują. Te na szczęście nie są specjalnie ukryte. Id Software zdecydowanie chciało, abyśmy mniej więcej w połowie gry mieli dostęp do wszystkich ulepszeń, w sensie alternatywnych trybów broni. Za punkty broni w tych ulepszeniach możemy kupić odpowiednie perki, na przykład zwiększenie prędkości ruchu podczas celowania ze snajperki, zmniejszona szybkość nagrzewania się działka, większa ilość rakiet naprowadzających i tak dalej, i tak dalej. Gdy odblokujemy wszystkie perki danego ulepszenia, możemy postarać się o perk mistrzowski, który wymaga od nas mistrzowskiego żetonu albo wykonania specjalnych zadań. Na przykład dla mistrzowskiego perka dla wyrzutni granatów z shotguna musimy takim granatem zniszczyć 25 wieżyczek Arachnotrona. A broni mamy też niemało do rozwoju. 8 sztuk i są to oczywiście klasyki. Strzelba, podwójna strzelba, wyrzutnia rakiet, pulse gun, karabin szturmowy, balista, minigun i BFG. Z nich większość ma dwa alternatywne tryby. Do tego dochodzą zwykłe granaty, granat mrożący, miecz i miotacz płomieni. Dalej, cały czas będąc przy znajdźkach, mamy kryształy, które już potrafią być ukryte. Te dają nam kolejne perki, tym razem całej postaci. Na przykład, jeśli mamy pełny pancerz, a podniesiemy kolejny, to ładuje on nam potężny cios z rękawicy. Albo sprawia, że podpaleni wrogowie dłużej wyrzucają nam pancerz. Dodatkowo podnoszą ilość naszego życia, pancerza oraz amunicji. Później mamy runy, które wpływają na to, jak gramy. Czy jesteśmy bardziej agresywni, czy nieco mniej? Run jest 9, ale korzystać możemy tylko z 3 i są tam na przykład runy sprawiające, że jeśli naciśniemy prawy przycisk myszy w powietrzu, czas nam zwolni. Albo zwiększa kontrolę naszej postaci w powietrzu, albo sprawia, że wrogowie zabici przez potężny cios wyrzucają z siebie zdrowie, albo wykonujemy szybsze egzekucje, albo że oszołomienie wrogów trwa dłużej i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie są ulepszenia pancerza, które delikatnie usprawniają rozgrywkę. Ot, na przykład sprawiają, że zamrożeni wrogowie otrzymują dużo więcej obrażeń. Albo, że możemy wystrzelić dwa granaty zamiast jednego. Albo szybciej wykonujemy skoki, łapiemy się krawędzi itp. itd. No właśnie, krawędzie itp. itd. W Doom Eternal mamy dużo elementów zręcznościowych, co znów dodaje dynamiki zarówno we walce, jak i poza nią. W samej walce możemy używać różnych poprzeczek, by szybko przeskakiwać z jednego miejsca na drugie, chociaż przyznam szczerze, że w środku walki zbyt często z tego nie korzystałem, za bardzo skupiałem się na celowniku. Poza tym mamy elementy gry pozwalające nam nieco odpocząć od walki i pozwalające nam nieco spokojniej poszukać sekretów. I znów, dzięki skokom, krawędziom czy ścianom, do których możemy się przyczepić, sekrety te potrafią być czasami bardzo dobrze ukryte. Ogólnie Doom Eternal jest świetnie wyważony, jeśli chodzi o elementy walki i elementy zręcznościowe, wszak nie kupiliśmy sobie Dooma po to, żeby kicać sobie po ścianach jak w Uncharted. I już po raz ostatni, wracając do znajdziek, to czas na rzeczy kolekcjonerskie, a to zasługuje właśnie na osobny akapit. Znów znajdujemy figurki, tym razem nie Doom Slayera, a napotkanych przeciwników, a znalezienie figurki oznacza też, że w galerii możemy obejrzeć sobie model 3D danego demona, no bo w czasie gry nie za bardzo mamy na to czas. Dodatkowo możemy znaleźć albumy z muzyką ze wszystkich znanych nam gier z Id Software, starych Doomów, Quake'ów i innych gier okraszone cudownymi okładkami. I odpalić je sobie możemy podróżując po swoim statku. Wreszcie polecam wam obejrzeć kwaterę Doom Slayera na tym właśnie statku. Twórcy zamieścili tu taką masę smaczków, że zdecydowanie spędzicie tam kilkanaście minut, tak jak ja, czytając wszystkie nagłówki gazet i książek, które nasz wybijający armię piekieł nerd poczytuje w kiblu. Wreszcie czas powiedzieć coś niecoś o wizualiach Doom Eternal. A te są, no cóż, na bardzo wysokim poziomie. Wszystko wygląda świetnie i soczyście.
System niszczenia, jaki tutaj działa w stosunku do demonów, powinien stać się absolutną podstawą w gatunku. Im dłużej ładujemy demona ołowiem, tym coraz gorzej on wygląda. Wyszarpujemy z niego całe połacie mięcha, czasami na kończynach zostawiając nic poza szkieletem. Jest to sprawa praktycznie tylko i wyłącznie wizualna, ale widzieć efekty dobrze wycelowanej rakiety to coś zupełnie innego niż zwykła chmurka krwi, która po chwili znika. W Doom Eternal widzimy, co robimy. I takie karanie armii piekieł jest po prostu niesamowicie satysfakcjonujące. Naprawdę wnoszę o to, aby taki system był w tego typu grach po prostu standardem. Wygląda to groteskowo cudownie. Z drugiej strony za to niesamowicie wkurza mnie to, że ciała i detale znikają po kilku sekundach. Co się stało, że po tylu latach, kiedy takie rzeczy można było ustawiać, nagle twórcy powiedzieli nie, użytkownicy są za głupi, by decydować o to, ile dekali tak zwanych ma być w grze. I zamiast tego zróbmy, że ciała znikają po kilku sekundach, czemu by nie? Dlaczego nie mogę zobaczyć, że nie wiem, krwi i mięcha mam po same suty? Ja chcę widzieć rzeźnię, którą zrobiłem. A moim komputerem to niech się twórcy nie martwią. Rozumiem, że na konsolach niech wyłączą te opcje, bo konsole są jedne takie same i nie przekroczymy. Ale ja na przykład mam tutaj piec, który może ogrzać pół mojego miasta i spokojnie poradzi sobie z setkami ciał, które walają się po arenie. Chcę to widzieć albo chcę mieć możliwość ustawienia tego cholerstwa. Nieco mieszane uczucia można mieć też co do estetyki. O ile Mars w poprzedniej części miał swój urok, wszak to Mars, nie jesteśmy do niego zbytnio przyzwyczajeni, tak na Ziemi, gdzie dzieje się większość akcji w Eternal, troszkę mi dumowy klimat nie pasował, przynajmniej na początku. Wiecie, chciałbym nieco więcej ziemskich akcentów. Ja rozumiem, że skala zniszczeń jest ogromna, Ziemia zamienia się w dosłownie piekło, ale fajnie by było, gdyby nie wszędzie była lawa, jakieś mięsne narośle i tym podobne. Fajnie byłoby zobaczyć to, o co walczymy, zobaczyć pocztówki tego, czym Ziemia była przed atakiem. Samo zobaczenie szkieletów żelbetonowych budynków w oceanie lawy jakoś mnie nie przekonało, ale to tylko ja. Za to sam fakt otwarcia etapów z klaustrofobicznych w poprzedniczce do takiego poziomu jak tutaj budzi respekt. To też wiązało się z dodaniem do gry wspomnianych wcześniej krawędzi i poprzeczek do łapania i również opcji uniku łamane na ślizgu. Teraz po prostu mamy na to miejsce. Poza tym skala, skala i jeszcze raz skala. Gdy widzimy na samym początku wielkiego demona, to od razu na myśl przychodzi Painkiller. Gdy widzimy tła, opada nam szczęka. Gdy walczymy pod działem BFG, gdy robimy ogromną wyrwę w Marsie i walczymy na jego wyrzuconych resztkach, albo gdy walczymy we wnętrznościach ogromnego demona, no... id Software potrafi pompować adrenalinę nie tylko muzyką i rozgrywką, ale i klimatem niektórych etapów. Szapoba! Mamy też o wiele więcej animacji. Czasami obserwujemy akcję z oczu Doomslayera, a czasami kamera wychodzi z niego i widzimy wszystko z boku. Wyglądają one... cóż, fajnie, jak stare filmy klasy B. Patrz tutaj na przykład na Chucka Norrisa zatrzymującego odpaloną piłę mechaniczną swoją własną dłonią. Doomslayer jest kozakiem i tyle. W tańcu się nie pierniczy, a taki, nie wiem, Duke Nukem czy inni twardziele przy Slayerze wyglądają jak przyżelowani, zbuntowani nastolatkowie, próbujący pokazać, jacy są twardzi, by zaimponować Angeli, ale im nie wychodzi. Slayer jest niepowstrzymaną mocą, wyrzynającą piekło nawet nie łapiąc zadyszki. I czujemy to na każdym kroku. Nawet fabuła, którą, a jakże gra posiada, zmierza w tym właśnie kierunku. Nie chcę o niej za wiele mówić, by jej nie zdradzić. Wszak nie jest na tyle rozbudowana, że mogę sobie mówić naokoło niej i nie zdradzić jej całej. Nie żeby była jakoś specjalnie zawiła, czy nawet specjalnie dobra, ale... daje radę w pchaniu nas do przodu. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że fajnie, że ludzie w uniwersum Dooma wiedzą, kim Doomslayer jest. We slaughtered thousands and millions more followed. But then he came. He cut through them like a sickle through a field. His fury surpassing their own. He is faster. More relentless. I believe him now to be more than just a man. Fajnie, że przede wszystkim w formie notatek i wpisów możemy naprawdę wiele dowiedzieć się o historii Dooma, jego genezie i o całym uniwersum. I jest to o wiele bardziej rozbudowane niż się wydaje i naprawdę czytałem to z wielką przyjemnością. Dobra, napodniecałem się, ale czy jest coś, co może nam nie pasować w Doom Eternal? Drobnica.
nie do końca wygodne są menusy. Ja wiem, że jest to spowodowane multiplatformą, ale na PC-tach korzystanie z menusów i kodeksu jest deczko niewygodne. Od chociażby, żeby przeczytać coś o przeciwnikach, to nie wystarczy kliknąć na spisie. Trzeba nacisnąć Enter, dopiero wtedy otwiera nam się osobne okienko i wtedy dopiero możemy przewijać kółkiem myszy cały wpis. Jeśli jednak chcemy coś wybrać, na przykład runy czy ulepszenia, to już nie naciskamy Entera, tylko spację z jakiegoś pokręconego powodu. Więc nasz mózg dostaje krótkiego spięcia i mimo, że to bzdurka i po półtorej sekundy zapominamy o problemie, to zdarzyło mi się ze 3-4 razy sapnąć z niezadowoleniem. Poza tym zdarzyło mi się napotkać parę niewidzialnych ścian. Nie wiem, czy to tylko ja tak gubię kurs, czy jednak twórcom nie udało się za bardzo mnie zniechęcić, by nie wskakiwać w niektóre miejsca, ale czasami myślałem, że w danym miejscu może być sekret, tylko po to, by się odbić od jakiejś niewidzialnej ściany, albo przelecieć przez tekstury i stracić część życia, bo okazało się, że tam jednak nic nie ma poza śmiercią. A poza tym? Nic. Doom Eternal to FPS doskonały. Gdybym jednozdaniowo miał wymieniać plusy jak kiedyś, byłyby to świetna rzeźnia, doskonała muzyka, świetny wygląd zniszczeń demonów, idealne tempo rozgrywki, wymagająca, świetne sekrety, masa znajdziek, bronie i ich opcje alternatywne, dużo ciekawostek do przeczytania, prawdziwy old school we współczesnej oprawie. Z minusów zaś dałbym tylko te średnio przystępne menusy, niewidzialne ściany i tragiczne wydanie fizyczne, w którym dostajemy tylko kartonik w plastikowym pudełku. Muszę oduczyć się kupować wydania fizyczne gier, których wydawcą jest Bethesda. Część z was może mnie opluć za to, że nie sprawdzam ani nie opisuję multiplayera. Nie robię tego i nie zrobię, bo multiplayer mnie nie interesował w ogóle przy wyborze tej gry. Wiem, że rozgrywka wymaga współpracy po stronie demonów i dobrego skilla po stronie Doomslayera, bo jest to tak zwany nierówny układ, czyli kilku na jednego, ale szczerze nie gram w multi, nie w takie gry, więc nawet gdybym miał spędzić trochę czasu, by je opisać, to pewnie opisałbym je spoko albo niespoko. Powiem tylko tak. Bierzcie Dooma dla singla, nie dla multi. Nie wiem, jak to id Software robi, ale wydaje po raz kolejny doskonałego FPS-a, który przypomina mi moje dzieciństwo i to w formie takiej, której wcale nie trzeba się wstydzić. Nie wiem, czy dzisiejsze pokolenie do końca doceni tę grę. I to nie jest wcale psztyczek, że ho-ho, pokolenie Fortnite'a czy coś. Kiedyś gry miały inną formułę, dzisiaj mają inną i każda z nich wymaga innego podejścia do rozwiązywania problemów. A Doom to prawdziwy duchowy spadkobierca tak zwanych arena shooterów. Takie połączenie Unreal Tournament i Quake'a, gdzie celność, pozostawanie w ruchu przez cały czas, zbieranie pancerza i apteczek oraz celne oko były jedynymi kryteriami, które oddzielały zwycięzców od reszty. Śmieszne swoją drogą, że ja, jeden z największych fanów Unreala i Unreal Tournament, czyli Epica, teraz chwalę pod niebiosa id Software, twórców Quake'a, a nie gram w produkcję Epica. No tempora, omores. Słuchajcie, bo już przedłużam. Gdybym wystawiał oceny, Doom Eternal dostałby 10 na 10, bo lepszego FPS-a od 2016 roku nie było. Tytuł przypomina nam, dlaczego kiedyś ten gatunek był najpopularniejszy. Nie jakieś fabularne pierdolety. Rzeźnia, adrenalina, akcja. Unreal, Quake, Doom, Wolfenstein, Serious Sam, Duke Nukem. To wszystko jest w Doom Eternal. The Slayer's time is now. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko N, Maniek, Zielak, Orion, Chudzisław. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.